Ostatnio były trochę cięższe tematy, więc pora na nieco relaksu w naturze. Dziś zabieram Was na krótki i odprężający spacerek pośród egzotycznej flory i wody. Drodzy, witam Was z tropikalnego lasu deszczowego. Nie jest to obiekt duży, aczkolwiek trochę ciekawych rzeczy w nim się znajduje. Zanurzymy się w bujnej roślinności lasu deszczowego. Spójrzcie, jak różni się to wszystko od roślinności w Polsce. Przedziwne formy i kolory. Dziwidło to bardzo specyficzna roślina. Wypuszcza tylko jeden liść, który potrafi dorosnąć do 7 metrów wysokości i osiąga formę drzewa. Szkoda, że nie kwitnie, bo kwiaty ma równie egzotyczne. Zupełnie inne niż większość roślin. Wiele z tych roślin znamy z uprawy doniczkowej, często nie zdając sobie sprawy z ich naturalnego środowiska. A to już bardzo nietypowy hibiskus. Piękne pompony, przyznajcie sami. Te zwisające korzenie powietrzne, jak liany, też robią niesamowite wrażenie. Kawa robusta. I kawa arabika. A to bardzo ciekawa roślina z kwiatami wyrastającymi bezpośrednio z liści. Włączył się deszcz. Thank you.
Bambusy też występują w lasach deszczowych i dorastają do ogromnych rozmiarów. Mega fajne miejsce i ten klimat. Fajnie byłoby kiedyś autentyczne lasy deszczowe odwiedzić. A to już podwójny orzech kokosowy. Tu mamy kwitnącego bananowca z młodymi bananami. Nieco tropikalnych jezior i stawów z ogromnymi liliami Wiktorii i kwitnącymi liliami wodnymi. Pora na kolekcję orchidei, ale tu mało ich o tej porze kwitnie niestety.
Mam nadzieję, że miło się Wam spacerowało ze mną. Przypominam prośbę o zasubskrybowanie kanału, bo w ten sposób możecie wspomóc jego rozwój. Dziękuję za wspólnie spędzony ze mną czas i pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.